Piękne stroje, galowe mundury, zainteresowanie mediów. Jednak zanim prelegenci konferencji znaleźli się tutaj, przez prawie 2 lata w strojach terenowych, w lesie i w błocie w Puszczy Białowieskiej zbierali dane, inwentaryzując jej zasoby przyrodniczo-kulturowe. Jan Tapor był koordynatorem do spraw inwentaryzacji z ramienia Lasów Państwowych. To on dobrał zespół ludzi, którzy byli odpowiedzialni za identyfikację zasobów przyrodniczych puszczy. Dzielone przez to, przez powierzchnię lasu. Dzisiaj miał zadanie przedstawić dane, które przez 2 lata pieczołowicie zbierał. No, na pewno trzeba to zrobić dobrze. Obiektywnie i dogłębnie, szczegółowo, tak żeby ludzie mogli sobie wyrobić zdanie bez serwowania własnych opinii. Zasobność informacji jest ogromna i trudno już wyciągać jednoznaczne wnioski. Dlatego teraz właśnie dla naukowców zaczyna się okres wytężonej pracy. Puszcza Białowieska, pomimo tego, że była badana od wielu dziesiątków lat, nie jest do końca tak naprawdę zbadana pod wieloma względami. Stąd też tego typu badania, jakie w tej chwili mamy okazję zobaczyć, no są naprawdę cenne. Inwentaryzacja została zlecona przez Lasy Państwowe. To największe tego typu przedsięwzięcie w historii Puszczy Białowieskiej. Celem było pokazanie wpływu działalności człowieka i gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną na terenie Białowieskiego Parku Narodowego i Lasów Państwowych. Brano pod uwagę m.in. występowanie martwego drewna czy roślin chronionych, występowanie ptaków, owadów saproksylicznych czy chrząszczy z rodziny biegaczowatych. Pokazano duży przyrost dzięciołów, wbrew też obiegowym twierdzeniom. Pokazano również olbrzymi udział różności saproksylicznej. Dotychczas uważano, że niektóre gatunki są bardzo rzadkie. No, oczywiście czekamy na podsumowanie. Wydaje się, że da się udowodnić tezę, iż nie da się kształtować dobrostanu przyrodniczego w żadnym miejscu, jeżeli nie ma tam, no, że tak powiem, ochrony czynnej połączonej z ochroną bierną. Zinwentaryzowano również obiekty kulturowe i archeologiczne puszczy. Zostały kompleksowo przedstawione wyniki inwentaryzacji przyrodniczej z tych 2 lat i w bardzo takim szerokim kontekście. Świat naukowy, myślę, że w dużej mierze zostanie, tak powiem, przekonany co do tego, jak należy chronić puszczę i co należy robić, żeby ten obszar po prostu nam nie ubożał. Co bardzo cieszy, na zaproszenie organizatorów na konferencji pojawili się również przeciwnicy leśników. Cała puszcza powinna być objęta parkiem narodowym. Pomimo odmiennego zdania, skala badań i zebranych danych robiła wrażenie również na nich. No, nie było chyba tak dużej inwentaryzacji na obszarze Puszczy Białowieskiej nigdzie, co jest oczywiście też bardzo, bardzo, bardzo cennym. Bardzo cenną rzeczą. Po każdym referacie była otwarta dyskusja. Chciałam zwrócić uwagę, że pokazywanie danych w ten sposób. Pomimo różnicy zdań i uwag niektórych obecnych co do metodyki badań, wszyscy zgadzali się co do jednego. Puszcza Białowieska jest lasem wyjątkowym, nie w skali polskiej, a w skali europejskiej, w skali światowej. Wyjątkowa, bogactwem różnorodności biologicznej i ważne, żeby dyskutować. Tutaj emocje są niepotrzebne. Trzeba mieć argumenty. Mogą być argumenty leśników, mogą być argumenty ekologów. Musimy szukać jakiegoś konsensusu. Musimy rozwiązać ten problem. Musimy znaleźć jakiś taki wspólny mianownik. Musimy się spotykać, musimy rozmawiać. Jeżeli tego nie będziemy robić, to na pewno do żadnego kompromisu nie dojdziemy. To jest pewne. A przyznam szczerze, że w cudzysłowie, oczywiście przekrzykiwanie się w internecie czy w telewizji, jedna strona mówi swoje, druga strona mówi swoje i nie spotykamy się nigdzie po środku, to na pewno do niczego nie dojdziemy. Gdy rozmawia się spokojnie o faktach, ze zrozumieniem drugiej strony, bez zbędnych krzyków i emocji, na podstawie danych, tak jak tutaj. Całkowicie zakazać jakiejkolwiek gospodarki, bo to jest absurdalne troszeczkę. Dojście do porozumienia ciągle wydaje się realne.